Dzień dobry Państwu i dzień dobry Panom. Będziemy przez najbliższe pół godziny rozmawiać na temat tego, w jaki sposób cyfryzacja może stać się remedium na sprawność postępowań, remedium na przewlekłość postępowań w sądach. Praktyczne przemyślenia na ten temat, ale chciałam na początek zapytać, jak to jest poważny problem w tej chwili, przewlekłość postępowań w Polsce sądowych i czy ten problem narasta i jakie są wskaźniki, które są dowodem tego, że rzeczywiście mamy do czynienia z przewlekłością postępowań czy karnych, czy cywilnych. Panie mecenasie. Witam Państwa, witam Panią redaktor. Rzeczywiście wydaje mi się, że przewlekłość postępowań sądowych jest w Polsce bardzo dużym problemem i odnoszę wrażenie, że ten problem w ostatnim czasie się pogłębia. Ja często jak myślę o przewlekłości, to myślę też o tym, że ta sprawiedliwość wymierzana po tak bardzo wielu latach ma dużo mniejsze znaczenie. Może naruszać prawo do choćby sądu, jest bardzo dużym problemem także dla przedsiębiorców, którzy z tą przewlekłością niejednokrotnie borykają się w swojej działalności. I wydaje mi się, że osoby nie zajmujące się wymiarem sprawiedliwości, tak jak ja, nie do końca mogą sobie uświadamiać nawet stopień tej przewlekłości. I żeby Państwu trochę lepiej ten problem zilustrować, pomyślałem, że od praktycznych doświadczeń sądów warszawskich, sądów, które rozpatrują sprawy, w których ja działam, czyli dużych spraw cywilnych czy gospodarczych. W tych przypadkach powinniśmy sobie zdawać sprawę z tego, że na termin pierwszej rozprawy w tych sądach czekamy między dwa lata. To jest ten czas oczekiwania na pierwszy bezpośredni kontakt z sądem. Postępowanie przed sądem pierwszej instancji w moich sprawach bardzo często trwa między 5 a 10 lat. Do tego musimy dołożyć pewnie dwa przed sądem apelacyjnym i 3-4 lata postępowania przed sądem najwyższym. Jak skumulujemy ten czas postępowania różnymi sądami, no to wchodzimy już w okres kilkunastoletni. Wydaje mi się, i dlatego posługuję się tym przykładem, że jest to coś przytłaczającego. I rzeczywiście wydaje mi się, że ten czas postępowania się nie skraca. To znaczy, kiedy ja zacząłem praktykować jako prawnik, sądy mimo wszystko sprawy z bardzo różnych powodów, ale rozpatrywały szybciej. W ostatnich latach, także ze względu na pandemię koronawirusa, ten czas rozpatrywania spraw jeszcze się wydłużył. Ja myślę, że i mogę. Coś? Panie doktorze, tak, proszę. No ja właśnie myślę, że i rzeczywiście one są długo trwają, natomiast no, trzeba zdać sobie sprawę ze skali problemu. Co roku do sądu w Polsce wpływa kilkanaście milionów spraw. Sprawy cywilne, tak byśmy je kwalifikowali. No to nie znaczy, że te sprawy są sobie równe, w żadnym razie nie są równe. Są bardzo drobne sprawy, które załatwiać można właściwie od ręki i nawet online, za jednym posiedzeniem być może. Natomiast no, szereg innych spraw wymaga wielu skomplikowanych działań, co nie usprawiedliwia systemu, o którym Marcin mówił. Natomiast co jest takim wskaźnikiem istotnym? Otóż jak Państwo wiedzą, jest w polskim systemie prawnym taka instytucja jak skarga na przewlekłość postępowania. I teraz można powiedzieć śmiało, że przewlekłość rośnie, chociażby po tym można to poznać, że liczba skarg na przewlekłość rośnie.
To oczywiście nie jest żaden stuprocentowy dowód, że jest coraz gorzej, ale jednak albo może to również dowodzić tego, że ludzie są coraz bardziej zdeterminowani i znają swoje prawa. Natomiast faktem jest, że między rokiem 10 a rokiem 15 no to wzrosła liczba skarg na postępowania o 10 tysięcy skarg w skali roku. Czyli jak zaczęliśmy w roku 10 z 5 tysiącami skarg, to w 18 roku takim, którym można powiedzieć, że mamy zbadany, no bo danych specjalnie nie ma, było ich następnie 18 tysięcy. To pokazuje, że ludzie tracą też cierpliwość. Nie tylko to, że obiektywnie tu się dzieje źle, tak jak Marcin mówił, ale no jest też po prostu, ludzie się zaczynają denerwować i te skargi składać. Te skargi trzeba oczywiście rozpoznawać, co powoduje kolejne nawarstwianie się kolejnych spraw. Nie mówię, że 18 tysięcy to jest dużo, no ale to jest 18 tysięcy spraw więcej do rozpoznania przy okazji, jako wpadkowe. To pokazuje, że, no, że problem jest. Europejski Trybunał Praw Człowieka wielokrotnie nam to wypominał. Nawet w 2015 roku została rozpoznana skarga Rutkowskiej przeciwko Polsce, mówiąca o tym, że zakomunikowana Polsce, że to jest problem systemowy, bardzo poważny. No, wyszło jak wyszło, no teraz mamy chyba trochę jeszcze gorzej. Na pewno na to nakłada się jeszcze obecnie no system szwankuje ze względu na COVID-19, o którym pewnie jeszcze powiemy dwa słowa, ale ten problem i tak narastał. I teraz jeszcze będzie narastał w związku z COVID-em. Mhm. A jaki wpływ właśnie epidemia ma na przewlekłość postępowań? Czy to jest tak, że to zjawisko powoduje, że narasta przewlekłość postępowań, jakoś szczególnie w tym okresie? Panie mecenasie? No moim zdaniem tak, dlatego że jednak w czasach pandemii wymiar sprawiedliwości funkcjonuje wolniej. Odnoszę wrażenie, że mimo wszystko rozpraw odbywa się dużo, dużo, dużo mniej. Wymiar sprawiedliwości na pewno boryka się także z w pełni zrozumiałymi w tym czasie problemami kadrowymi, nieobecnościami sędziów. Zdarza się, że na rozprawę nie może się pojawić świadek, bo jest na przykład na kwarantannie, więc wszystkie te problemy w sumie, z którymi my wszyscy borykamy się także w naszym życiu codziennym w tych trudnych czasach, dotykają także wymiar sprawiedliwości, a to z kolei wpływa na to, że ten wymiar sprawiedliwości funkcjonuje jeszcze mniej efektywnie. Tak, jeżeli można. Panie doktorze. Tak, myśmy zrobili badania, wielkie słowo, ale jednak poprosiliśmy sądy o wypełnienie różnego rodzaju danych. No i podam przykład, że w marcu 2020 roku w Sądzie Okręgowym w Katowicach odwołano 868 rozpraw. W samym marcu w sądzie Okręgowym. No, prawda? A w kwietniu już 2009. No więc można pokazać sobie, proszę Państwa, jak to działa. Tak samo w Warszawie czy w innych sądach. To było takie duży szok w tym czasie, no bo to był marzec, kwiecień, maj. To były właściwie kwiecień i maj, to były takie momenty, w których najwięcej spraw spadło, bo jeszcze nie wiedzieliśmy, co z tym robić, że pojawił się COVID, nie wiadomo, jak na to reagować, nie wszyscy byli wprawieni, no ale to pokazuje pewnego rodzaju blokadę. Dużo rozpraw spadło, odbywa się dużo mniej tych spraw, więc to niewątpliwie zastopowało przez chwilę rozpatrywanie spraw, a teraz no, od czerwca niektóre sądy starały się nadrabiać, no ale znowu nadrabiały głównie w sprawach karnych, bo zgodnie z przepisami trafiły te sprawy karne, generalnie przede wszystkim karne, na tę listę spraw pilnych, które muszą być rozpoznawane. A niestety tu bez obrazy pana mecenasa, sprawy cywilne zostały uznane przez ustawodawcę w większości przypadków za niepilne, że mogą czekać, co jest oczywiście jakimś trochę nieporozumieniem, no ale tak ustawodawca zdecydował, że priorytet mają te sprawy karne, w szczególności właśnie aresztowe, czy takie, które muszą natychmiast być zrealizowane. A jak ktoś czekał, jak pan mecenas mówił, 2 lata, to może poczekać jeszcze chwilę, prawda? I się nie będzie tak bardzo tym przejmował. Co pokazuje no, skalę problemu. I rzeczywiście już teraz też spadają sprawy, właśnie dlatego to, o czym pan mówił, pan mecenas, że są sprawy, właśnie na przykład ktoś jest na kwarantannie, prawda? Niedawno właśnie, wczoraj otrzymałem telefon, że sprawa spadła, bo jest pani mecenas jest na kwarantannie. W związku z tym substytuta nie ustanowiono, sprawa spadła, no i i tak możemy daleko iść w tym kierunku.
A czy czas pandemii to jest dobry moment na wprowadzanie cyfryzacji w sądownictwie? Jakie są szanse, a jakie są zagrożenia z tym związane? Panie doktorze. No dobrze, to ja bym wolał powiedzieć tak, że może to nie jest najlepszy czas, ale lepszego nie będzie, a ten czas wymusza na nas jakieś działania. I to jest rzecz, bardzo rzecz ważna i poważna, ponieważ tak jak mówiliśmy wcześniej, jeżeli ktoś jest na kwarantannie, to się nie może ruszyć z domu, ale nie jest wykluczone, że mógłby na przykład być online w sądzie, prawda, w tym czasie, gdyby były odpowiednie te techniki. Natomiast mówię, podstawowym problemem jest to, że nie wszystko jest dobrze oprzyrządowane w sądach. Mamy też te badania, że niektóre sądy nie mają sal przeznaczonych, przynajmniej nie miały sal przeznaczonych do rozpraw online. Niektóre miały na przykład kilkanaście, a niektóre miały w tym samym mieście tylko jedną salę. To powoduje, że to jest kłopoty i niemożność właściwie na szerszą skalę wykorzystywania tego rodzaju procedur. Natomiast muszę powiedzieć, że pandemia unaoczniła nam, że jest to dobry sposób na teraz i być może na przyszłość załatwiania niektórych albo większości spraw, które w sądzie się toczą. I to jest taki bodziec, żeby się tym teraz szczególnie dobrze przyjrzeć. Oczywiście, jak wiadomo, w okresie pandemii pieniądze są potrzebne na wszystko, w szczególności na leczenie, ale i w tym momencie, powiedziałbym, doinwestowywanie sądów czy przede wszystkim sądownictwa w tym zakresie elektronicznym może być takim schodzić na plan dalszy, ale w przyszłości i to niedalekiej powinno być to brane pod uwagę, żeby te sądy doinwestować pod tym kątem, także szkoleń sędziów, bo jak mówiliśmy troszeczkę wcześniej przed nagraniem jeszcze, nie wszyscy sędziowie są dobrze przeszkoleni do tego, żeby takie rozprawy prowadzić właściwie. Natomiast problemem generalnym to ja bym powiedział tak, że są trzy kwestie, jakbym widział. Po pierwsze, kwestia tego, że rozprawy online nie mogą powodować braku rzetelności postępowań, to jest i rozpatrywania sprawy, i tu musielibyśmy zastanowić nad tym, czy nie przeszkadza w tym, nie ograniczają rozprawy online, nie ograniczają zasady bezpośredniości. W to szczególności w sprawach karnych może mieć znaczenie, ale nie tylko, może mieć znaczenie w sprawach cywilnych, na przykład kiedy mamy stwierdzić, sąd musi ustalić, kto jest winien rozkładu porucia małżeńskiego, a zeznania są na przykład małżonków sprzeczne. No i dobrze może by było ich ocenić, jak oni się zachowują w trakcie składania tych zeznań, żeby móc wyjaśnić, bardziej ustalić, komu można przydać walor wiarygodności większy. Druga kwestia to jest publiczność, czyli brak jawności. Z niektórych sądów dostaliśmy informacje, z których wynika, że nie przewidują w ogóle możliwości obserwacji takich postępowań. No i trzecie, jak powiedziałbym, może najmniej ważne, ale może jednak nie, tak zwane dekorum, czyli no idziemy do sądu, stajemy przed sędzią faktycznie, a nie we własnym mieszkaniu, czy w jakimś innym miejscu, to może na nas wpływać lepiej i możemy czuć się lepiej osądzeni oraz bardziej na przykład przekonani do tego, że musimy mówić prawdę. A w domu, no to jak to w domu, może się okazać, że mówimy to, co nam się, jesteśmy swobodniejsi, niekoniecznie tę taką prawdę chcemy powiedzieć. O takie widzę ewentualnie zagrożenia, ale okres pandemii sprzyja na pewno temu, żeby nabrać doświadczenia i następnie doinwestować sądy w tym zakresie. A pani mecena, którą w tej chwili mamy okazję po prostu patrzeć, tak, która się dzieje w polskich sądach, jako szansa czy zagrożenie w kontekście tego, że jest to wprowadzane w tak szczególnym momencie i jednak chyba na ogół też na zasadzie takiego rozpoznania pola bojem. Ja myślę, że ten mój pogląd jest trochę bardziej zniuansowany, ale też nie zgadzam się ze wszystkim, o czym powiedział pan doktor, dlatego że wydaje mi się, że ta pandemia powinna być pewnym katalizatorem zmian w wymiarze sprawiedliwości. I nawet w tym kontekście chciałem zwrócić Państwa uwagę na pewną niebezpieczną tendencję, mianowicie społeczeństwo, przedsiębiorcy musieli niemalże z dnia na dzień przestawić się na pracę zdalną. Moja kancelaria od marca zeszłego roku w bardzo dużym stopniu pracuje wyłącznie zdalnie.
Ja mam zdalnie i pan doktor też zajęcia ze studentami na uniwersytecie od marca zeszłego roku i wydaje mi się, że te zajęcia idą, mówiąc kolokwialnie, całkiem nieźle. Obecnie nawet najmniejsze 6-7-letnie dzieci odbywają naukę zdalną. Dlaczego tak się dzieje? No nie mieliśmy wyboru, prawda? Wszyscy zostaliśmy zmuszeni do tego, żeby w tych trudnych czasach sobie jakoś poradzić. Natomiast odnoszę wrażenie, że w wymiarze sprawiedliwości wygląda to trochę inaczej. To znaczy na początku pandemii wymiar sprawiedliwości został w bardzo dużym stopniu zamrożony. Bieg terminów procesowych został zawieszony. Teraz oczywiście wymiar sprawiedliwości działa lepiej, ale dalej odnoszę wrażenie na zwolnionych obrotach. Dlaczego o tym mówię? A to dlatego, że wydaje mi się, że bardzo wiele tych bardziej zwykłych obszarów, o których rozmawiamy, jednak przeszło rewolucję. I po pandemii ten świat zawodowy, społeczny nie będzie już taki sam. Bardzo wiele różnych elementów, o których my mówimy, jednak będzie się odbywało w dużo większym stopniu zdalnie przez internet. I wydaje mi się, że źle by się stało, gdyby wymiar sprawiedliwości był nastawiony na przetrwanie tego trudnego czasu, a jednocześnie po pandemii na powrót do tego, co było. Czyli niewykorzystanie tej paradoksalnie może szansy związanej z pandemią na to, żeby rzeczywiście ten wymiar sprawiedliwości zrewolucjonizować. I jak słyszę to, o czym zechciał powiedzieć pan doktor, zagrożeniu dla rzetelności, kwestii oceny świadków, to czuję pewien niepokój, że to jest właśnie ten sposób myślenia, że wymiar sprawiedliwości z tą sytuacją oczywiście musi sobie nadzwyczajną poradzić, natomiast po pandemii wróci do tego, co było wcześniej. A wydaje mi się, że to nie powinno tak wyglądać. Właśnie ta pandemia w pewnym zakresie może być szansą dlatego, żeby pomyśleć i oczywiście zrobić to z dużą rozwagą, ale pomyśleć o tym, co w wymiarze sprawiedliwości może się zmienić na czas pandemii, ale także to, co może zostać z nami na dłużej. I jak mówimy o tej rzetelności, to ja jestem głęboko przekonany, że my jednak wprowadzając cyfryzację w sposób roztropny, jesteśmy w stanie tą rzetelność zapewnić. I bardzo dużo, moim zdaniem, w kontekście cyfryzacji jest mitów, bo pan doktor zechciał nawiązać do sprawy rozwodowej, sprzecznych zeznań świadków. Natomiast mi się wydaje, że to jest mit, że ten sąd na sali rozpraw głęboko spojrzy w oczy stronom i B pozna natychmiast tą prawdę, a nie jest w stanie tego uzyskać podczas choćby rozprawy online, gdzie te strony niejednokrotnie widzi dużo lepiej, tak jak ja Państwa teraz widzę, niż na sali rozpraw, gdzie dystans jest dużo większy, jest wiele elementów, które ten odbiór zakłóca. Oczywiście to nie jest nic nadzwyczajnego, że nas to niepokoi, bo my jesteśmy do tego nieprzywykli, głęboko jesteśmy przekonani co do tego, że ten odbiór bezpośredni daje nam dużo więcej informacji, które pozwalają nam lepiej choćby ocenić zeznania świadków. Natomiast ja, uczestnicząc w tych zeznaniach świadków, oczywiście widzę bardzo wiele różnych problemów i zagrożeń. Ale widzę także bardzo wiele benefitów, nie tylko związanych właśnie z przyspieszeniem tego postępowania, ale nawet oceną wiarygodności świadków. Ja tego świadka podczas zeznań online naprawdę bardzo dobrze widzę. Będąc pełnomocnikiem, siedząc obok świadka, ja nigdy nie widzę tak dobrze jej twarzy jak teraz Państwa, prawda? Więc nawet jeżeli chodzi o tą możliwość oceny prawdomówności, to ja także widzę pewne zalety tych rozwiązań zdigitalizowanych, ale oczywiście to, jak każda zmiana, jest związane z pewnym wyzwaniem i zupełnie naturalnym niepokojem.
Tak jest. Ja się zastanawiam nad kwestią tego, czy ta cyfryzacja jest dopasowana do wszystkich postępowań, czyli czy można ją tak szeroko stosować zarówno w postępowaniach cywilnych, jak i w postępowaniach karnych. Przyznam się, że miałam okazję zeznawać w postępowaniu cywilnym jako świadek w postępowaniu dotyczącym mediów i naprawdę byłam pod wrażeniem sprawności tego postępowania. Natomiast zastanawiam się nad tym, jak wyglądają postępowania karne przeprowadzane w formie cyfrowej i czy ta forma gwarantuje no właśnie prawo do sądu, gwarantuje równość broni stron postępowania, panie doktorze? No tu bywa różnie. Sądy chwilowo w ramach pandemii bardzo rzadko stosują w sprawach karnych, merytorycznych, przy rozpoznaniu merytorycznych spraw system online. Stosują przy tymczasowym aresztowaniu się zdarzało takie przypadki, były różne efekty tego, ale to wynika, ja się tu zgodzę z panem mecenasem, że to może wynikać również z braku wprawy oraz z braku odpowiednich narzędzi do tego, żeby to przeprowadzić prawidłowo. Natomiast pojawiają się problemy na przykład z możliwością kontaktowania się adwokata z swoim klientem na przykład. To wszystko da się zrobić, tylko na razie robimy to troszeczkę na łapu-capu i nie mówię, że tego nie da się zrobić w przyszłości lepiej i zabezpieczyć, w związku z tym zapewnić bezpieczeństwa klientowi, że on będzie miał tę fachową pomoc cały czas. To wszystko jest możliwe. Natomiast sądy w tej chwili karne bardzo powstrzymują się przed stosowaniem online posiedzeń. Natomiast widziałem, a właściwie nie własnymi oczami, ale jednego z obserwatorów Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, jak wygląda na przykład problem z odtworzeniem na prostego nagrania, już nawet nie w wersji online, tylko w wersji sądowej, że sądy się w tym bardzo poważnie gubią. I dlatego mówię, ja też uważam, że na przyszłość to jest dobry pomysł, żeby inwestować w cyfryzację i będziemy mieli coraz doskonalsze metody. Natomiast na pewno w chwili obecnej trzeba do tego podchodzić, jak słusznie zauważył pan mecenas, z rozwagą i w sprawach właśnie tych, myślę przede wszystkim karnych, gdzie ta ocena dowodu jest istotna, a jednak, co by nie mówić, cyfryzacja powoduje zapośredniczenie może być bardzo udane, także nie widzimy żadnych różnic, a nawet, jak pan mecenas mówi, widzimy lepiej świadka, widzimy lepiej oskarżonego, widzimy lepiej jego reakcję, ale bywają przypadki i na razie one są dość częste, co trzeba oczywiście zwalczać i poprawiać, że widzimy gorzej. I to zapośredniczenie może powodować różnego rodzaju zawirowania. Mam nadzieję, że to jest kwestia wyłącznie technologii i, jak jeszcze raz powiem, zapewnienia każdemu sądowi takich możliwości finansowych, żeby dawał sobie tak dobrą, tak wysoce niezawodną technologię, żeby nie było problemów. Natomiast w chwili obecnej widzę przede wszystkim możliwość załatwienia spraw takich, które dotyczą przede wszystkim, odbywają się rozpoznanie, których rozpoznanie odbywa się na podstawie dokumentów. A osoby, które mają być przesłuchane, są tutaj jakby dodatkiem do tej dokumentacji. Bo wtedy rzeczywiście to zupełnie nie widzę żadnych przeszkód w tym, żeby całą siłą popierać cyfryzację w tym zakresie. Natomiast mówię, trzeba to odpowiednio doinwestować no i zapewnić sądom taką możliwość. A na ile prawnicy, sędziowie, ale też adwokaci, radcy prawni, czy też prokuratorzy są w ogóle przygotowani do cyfryzacji? I nie mówię tutaj tylko o tym przygotowaniu takim technicznym, ale też o takim przygotowaniu mentalnym. Na ile sędziowie są skłonni do tego, żeby właśnie zmienić swoje podejście do cyfryzacji i taką też często jednak nieufność do tej drogi komunikacji. Panie mecenasie? No ja myślę, że to jest ważny problem psychologiczny. Ja mówiłem o pewnej zmianie i ja uważam, że każda zmiana wymaga pewnego procesu zarządzania tą zmianą. Ja jestem przekonany, że my wszyscy jako użytkownicy wymiaru sprawiedliwości no przywykliśmy do tego, jak ten wymiar sprawiedliwości dawniej funkcjonował i w związku z tym jakiekolwiek zmiany i nowinki techniczne no
pewnie w pierwszej kolejności wzbudzają nasz niepokój. Natomiast ja jestem głęboko przekonany, że bardzo wiele tych obaw znajduje się w naszych głowach, co oczywiście nie oznacza, że te obawy nie powinny być w żaden sposób zaadresowane. Ja mogę to, o czym teraz mówię, zilustrować takim przykładem bardzo, bardzo świeżym, dotyczącym bardziej mojej, czyli pełnomocniczej strony stołu sędziowskiego. A mianowicie niedawno poprosiłem sąd w sprawie, w której czekałem na rozprawę już rok, o wyznaczenie terminu rozprawy zdalnej. No i wówczas przeciwko temu mojemu wnioskowi bardzo żywiołowo zaprotestował pełnomocnik drugiej strony, wskazując między innymi, że nie korzysta z komputera, wszystkie pisma procesowe pisze ręcznie, a przepisuje jego sekretarka, nie korzysta z żadnego systemu informacji prawnej i w ogóle nie ma odpowiedniego dostępu do internetu. I ja uważam, że takie także zawodowych pełnomocników na pewno może być problemem, natomiast też uważam, że to jest problem, zagadnienie, z którym wymiar sprawiedliwości, samorządy zawodowe muszą się zmierzyć. Zresztą ja bardzo podobny problem obserwowałem na uczelni, na której jestem adiunktem, gdzie dużo mniej zajęć zdalnie odbywało się bezpośrednio po wybuchu pandemii, kiedy to wielu pracowników naukowych miało kłopoty z systemami, nie do końca wiedzieli, jak te systemy powinny funkcjonować i w ogóle jak radzić sobie i prowadzić zajęcia w tej bardzo nowej rzeczywistości. Natomiast wydaje mi się, że w tych przypadkach uczelnie wykonały bardzo duży wysiłek, żeby przekonać kadrę naukową i pokazać, jakie rozwiązania są dostępne, w jaki sposób z nich korzystać. Ta kadra została wyposażona w wiedzę i technologię, żeby takie zajęcia prowadzić. I wydaje mi się, że tak samo wymiar sprawiedliwości, samorządy zawodowe muszą być przygotowane na to, żeby wspierać użytkowników wymiaru sprawiedliwości w radzeniu sobie z tymi nowymi rozwiązaniami. Myślę tutaj na przykład o szkoleniach, które pewnie powinny mieć miejsce choćby właśnie dla sędziów, dla adwokatów, radców prawnych, skorzystania z tych nowych technologii. Myślę także, że w rachubę może niejednokrotnie wchodzić takie wsparcie bardziej sprzętowe. Jeżeli okazuje się, że adwokat, radca prawny nie ma odpowiedniego sprzętu do tego, żeby w takich rozprawach uczestniczyć, to może i wydaje mi się, że to się już odbywa, na przykład w sądach powinny być specjalne przygotowane sale, w których pełnomocnicy mogliby brać udział w rozprawach online, ale korzystając z tego udostępnionego sprzętu. Więc podsumowując, wydaje mi się, że to na pewno może być problem. Natomiast uważam, że ten problem jest albo powinien być łatwo możliwy do zaadresowania. Zresztą ja mimo wszystko upieram się co do tego, że ta bariera w dużym stopniu znajduje się w naszych głowach, co choćby pokazują statystyki dotyczące rozpraw online, z których to wynika, że bardzo często jest tak, że w niektórych wydziałach albo wśród niektórych sędziów rozprawy odbywają się w bardzo dużym stopniu online, a z kolei w niektórych wydziałach czy w przypadku niektórych sędziów tych rozpraw online w ogóle brak. Prawda? Więc trudno mi sobie wyobrazić, żeby to były wyłącznie problemy technologiczne, natomiast wydaje mi się, że ten element ludzki może być największą barierą uniemożliwiającą wprowadzenie tych rozwiązań właśnie w niektórych, czy to sądach, czy to wydziałach. Czy ja się mogę... Ja myślę, że te...
Tak, myślę, że te bariery właśnie związane z psychologią odgrywają niebagatelną rolę, dlatego że też podam przykład z praktyki. Jeden z sądów okręgowych, sąd w Lublinie, zawezwał kilku dziennikarzy na przesłuchanie, też w charakterze świadków. Jest to spora odległość, zwłaszcza w czasie pandemii. Trudno w taki swobodny sposób się przemieszczać i to się wiąże z pewnymi problemami. I mimo, że tutaj pełnomocnicy wnioskowali o przesłuchanie za pomocą środków elektronicznych, poprzez przesłuchanie cyfrowe, sąd obstawał przy tym, że musi przesłuchać świadków, dziennikarzy osobiście. I to jest egzemplifikacja tego problemu, o którym mówi pan mecenas. I zastanawiam się, czy pan doktor ma jakiś pomysł na to, w jaki sposób przekonać sędziów i prawników do metody, jaką jest cyfryzacja postępowań. No, ja nie wiem, czy jestem najlepszą osobą do tego, bo pan mecenas był tak dobry, że wykrył barierę w mojej głowie i bardzo słusznie ją dostrzegł, prawda? Więc ja nie wiem, czy jestem jako ten z tą barierą osobą najwłaściwszą do przekonywania innych. Niewątpliwie tu jest kwestia taka, że trzeba wszystkich dobrze przeszkolić i wdrożyć, bo przeszkolenie samo w sobie, bez praktyki następnie, tylko zrobienie szkolenia, a następnie, bo to już jesteście przeszkolenie, teraz róbcie sobie dalej, niczego nie spowoduje, to już wiemy, prawda? To jest taka ogólna, powiedziałbym, nie tylko dotycząca sędziów, myślę, refleksja. Trzeba by to stopniowo wdrażać, ale jednak te środki techniczne muszą być. No jeżeli mamy w jednym sądzie tylko jedną salę, a to wszystko dzieje się w Warszawie, za sąsiednim sądzie kilkanaście sal do tego samego, to kwestia techniczna i finansowa oczywiście. Ale oczywiście, jeżeli chodzi o bariery. Ja rozmawiałem też z panią prokurator na przykład jedną, która mówiła, że sobie nie wyobraża, tak jak tutaj padło, żeby mogła prowadzić postępowanie przed sądem w sposób właśnie elektroniczny, online. Sobie nie wyobraża. I ja nie wiem, czy można będzie w sposób bardzo prosty to zmienić, sobie tego nie wyobraża. Czy to nie jest kwestia też również zmiany pokoleniowej, myślę sobie, ale tak jak pan mecenas powiedział, na wydziale czy na uczelniach poczyniono takie kroki, które zmusiły ludzi, bo nie było innego wyjścia, do prowadzenia zajęć. I teraz nie chcę do niczego zmuszać sędziów, zmuszanie sędziów do czegokolwiek jest absolutnie naganne, ale mówię od strony co najmniej merytorycznej, ale od strony technologicznej być może trochę nie ma wyjścia, bo tak jak pan mecenas mówił, no jeżeli ktoś tylko dlatego nie chce prowadzić online, że sobie z tym nie radzi, bo nigdy nie próbował, no to rzeczywiście to jest ten słaby powód. To jakiś powód jest, no bo oczywiście, zwłaszcza na początku te rozprawy, będziemy musiał się uczyć ich prowadzenia od nowa, a zatem być może będą prowadzone nie najlepiej i wcale niekoniecznie szybciej, bym powiedział, prawda? Bo mówimy, że zaczęliśmy od przewlekłości postępowań. Wcale niekoniecznie szybciej będziemy musieli zacinać, będą może jakieś kwestie techniczne kłopotliwe, tego nie wiemy. Natomiast jeszcze chciałem powiedzieć jedną rzecz, że owszem uczymy z panem doktorem online, ale uczymy dzieci, dzieci też się uczą online, ale też słyszymy i chyba słusznie słyszymy, że to nie jest optymalne rozwiązanie, tak bym powiedział. I teraz, bo słyszymy również, że jednak no, nic nie zastąpi, takie może to jest frazes, może to jest frazes, może to jest no właśnie fragment bariery w naszym mózgu, że nic nie zastąpi bezpośredniego kontaktu. Nie mam przekonania, że w sądzie czasami też tak może być. Jeszcze raz mówię, w sprawach różnych, których cywilnych, drobnych, niekoniecznie drobnych, również drobnych, karnych, nie widzę właściwie większego problemu z tym, żeby tego rodzaju rozprawy prowadzić właśnie online. Ale też pamiętajmy o jeszcze jednej kwestii. Pan mecenas powiedział o pełnomocniku, który nie miał dostępu do, jak twierdził przynajmniej, do odpowiedniej technologii. Mamy też ludzi, którzy nie mają żadnych pełnomocników, nie mają też obrońców. I oni też musieliby zostać w jakiś sposób wyposażeni w te możliwości działania. Być może takim sposobem byłoby, no właśnie, żeby sąd to organizował. No ale skoro mam przyjść do sądu, do sali online, no to pytanie, czy nie mogę pójść do sądu normalnie, bez do sali normalnej, normalnym procesem. To trochę się, to jest trochę kłopot. Bo pytanie po co? Ponadto my tu mówimy o sprawach na przyszłość, że powinno być wszystko dobrze. No, myślę, że znaczna część przewlekłości postępowań, albo nawet olbrzymia część przewlekłości, nie brała się z niedostatków cyfryzacyjnych, co nie znaczy, że nie można jej wykorzystać, żeby było
postępowanie sprawniejsze. Ale myślę, że wiele kwestii dotyczących przewlekłości nie wynika z braku cyfryzacji, tylko z braku, delikatnie mówiąc, organizacji pracy w sądzie, tak bym to powiedział. Jeżeli tego nie jesteśmy w stanie przewalczyć, to pytanie, czy łatwiej będzie nam przewalczyć zmiany psychologiczne, czy bariery psychologiczne, no, które... No, co więcej, tu przewalczenie musiałoby powodować wydanie jeszcze większej ilości pieniędzy na sprawy technologiczne. Na pewno tak, pytanie kiedy? Na koniec chciałam zapytać panów o to, czy cyfryzacja powinna być wprowadzona właśnie w takiej formie, jak się dzieje teraz, tak? Niejako od dołu, bardzo różnymi ścieżkami sądy wprowadzają i w bardzo różnym zakresie cyfryzację postępowań. Czy to powinny być działania scentralizowane, odgórne, czy też ta metoda, z którą mamy do czynienia obecnie, jest najlepszą metodą, bo ona wynika jakby z praktyki i jest dostosowana do tego, jak funkcjonują sądy. Panie mecenasie. No, to jest trudne pytanie, nad którym często się zastanawiam. Natomiast moje doświadczenie jednak są takie, że jeżeli nie mamy żadnych mechanizmów bardziej zachęcających do tego, żeby korzystać z tych rozwiązań, o których dzisiaj rozmawiamy, no to bardzo wielu użytkowników wymiaru sprawiedliwości staje na takim stanowisku, o którym zechciał powiedzieć pan doktor, czyli że nie wyobraża sobie, żeby na przykład rozprawy odbywały się zdalnie. Ja uważam, że bardzo często my, zawodowi użytkownicy wymiaru sprawiedliwości, nie wyobrażamy sobie digitalizacji wymiaru sprawiedliwości, dopóki nie weźmiemy udziału w takim zdigitalizowanym postępowaniu i nie zobaczymy, jak dobrze ono może funkcjonować. Ale wydaje mi się, że przy tym zupełnie naturalnej obawie związanej ze zmianą, z wprowadzeniem czegoś, czego my nie znamy, to sama inicjatywa oddolna może nie być wystarczająca. To znaczy ona może sprowadzić się do tego, że będziemy mieli grupę entuzjastów technologii, którzy tak jak do tej pory z tych rozwiązań będą korzystali. Natomiast będziemy mieli jednocześnie bardzo dużą grupę sędziów, którzy nie będą sobie wyobrażali takiego sprawowania wymiaru sprawiedliwości. I wydaje mi się, że tutaj w tej kwestii można też opowiedzieć o kilku kwestiach bardziej szczegółowych, bo my podczas naszej dzisiejszej rozmowy mówimy o cyfryzacji, natomiast trochę nie oczyściliśmy przedpola i nie zastanowiliśmy się w ogóle, na czym ta cyfryzacja może polegać. Ja kiedy myślę o cyfryzacji, to myślę o takich trzech głównych obszarach. Myślę o rozprawach zdalnych, myślę o digitalizacji akt postępowania, no i myślę o elektronicznej komunikacji, szeroko rozumianej komunikacji sądu z uczestnikami. Wymagają interwencji ustawodawcy, prawda? Czyli to też jest odpowiedź na to pytanie, czy to powinna być inicjatywa wyłącznie oddolna, czy także bardziej scentralizowana. No i na samym końcu wydaje mi się, że ta centralizacja też mogłaby trochę rozwiać różne drobne kwestie, które czasami powodują, że my borykamy się z pewnymi trudnościami czy mankamentami tej cyfryzacji. Często taki przykład, który od razu przychodzi mi do głowy, to jest sytuacja, w której na przykład obecnie do przeprowadzenia rozpraw zdalnych sądy korzystają z bardzo różnych systemów. Pełnomocnicy raz musimy skorzystać z takiego rozwiązania, czasem z innego,
I oczywiście to jest kwestia do zarządzenia, natomiast myślę, że gdyby choćby ta kwestia była bardziej ujednolicona, może scentralizowana, jak powiedziała pani redaktor, to łatwiej byłoby sprzedać ideę cyfryzacji tym, którzy są nieprzekonani i na przykład borykają się z jakimiś przemijającymi, mam nadzieję, problemami technicznymi związanymi z różnymi rozwiązaniami, które nie są spójne na razie. Panie doktorze, tak, ja pana zdanie? Tak, ja też myślę, że pewna centralizacja, czy podejście bardziej właśnie centralistyczne byłoby trochę lepsze. Trzeba by zacząć oczywiście już od bardzo zaawansowanych szkoleń na aplikacji sędziowskiej, prokuratorskiej, bo i na innych pewnie też, ale tu w szczególności, no bo od sędziego w końcu będzie zależało pewnie na koniec, w jakim trybie będzie prowadził daną sprawę. Więc ja teraz się odnoszę tylko do kwestii prowadzenia postępowań zdalnie, no bo rzeczywiście co do reszty pełna zgoda. To nie ma żadnego powodu, żeby nie digitalizować akt czy komunikacji, nie przeprowadzać w sposób online czy elektroniczny. Natomiast tutaj trzeba by od razu szkolić, no i siłą rzeczy, jak będą wszyscy przeszkoleni i wdrożeni do tego systemu, nie będzie dla nich dziwne i nie będzie tych barier, no będziemy mieli coraz więcej sędziów stopniowo, którzy będą się tym posługiwać, tym narzędziem zupełnie normalnie. Być może w niektórych przypadkach będą do takiego przekonania, że w danym konkretnym przypadku chcą zrobić sprawę nie online i rozprawy, żeby wszyscy byli na sali. Z różnych powodów może to być istotne. Czy z powodu jawności postępowania, żeby była duża sala, co też można załatwić poprzez działania cyfryzacyjne, czy też z innych powodów, na przykład takie, że jednak bardzo chcą, żeby to było z jakiegoś powodu, żeby mogli bezpośrednio się komunikować ze świadkami czy z oskarżonym. Natomiast pytanie jest, co z tymi osobami, których nie skazuje, broń Boże, na emeryturę, no ale które mają opór, bo nie zostaną przeszkolone oczywiście. No i teraz pytanie, czy my jesteśmy w stanie wprowadzić tę cyfryzację od razu, bo pewnie nie, trzeba to przemyśleć. Trzeba to wprowadzać, no myślę, że stopniowo, inaczej rzeczą się nie da, bo nic nie może być gorszego dla sędziego, który od początku jest uprzedzony do systemu online, jeżeli go się zmusi, a następnie to wszystko się wywróci, bo ktoś źle przygotuje od strony technicznej i tylko mu się potwierdzi koncepcja, że od początku mówiłem, że takie rozprawy online to są bez sensu. To rzeczywiście byłoby najgorsze, co można zrobić, więc myślę, że stopniowo, ale jednak rzeczywiście podzielam pogląd, że jednak od bardziej globalnie niż zostawić wolną rękę konkretnym sędziom, nie wiem, czy prezesom sądów, czy jeszcze niżej zejść ewentualnie do wydziałów, ale w każdym razie myślę, że musi być nacisk centralizacyjny, inaczej będziemy bardzo długo to wprowadzać. Pani redaktor, ja jeszcze do jednej kwestii chciałbym się odnieść, poruszonej przez pana doktora, która wydaje mi się bardzo istotna. Ona nawiązuje trochę do wcześniejszego pytania pani redaktor, czy ta cyfryzacja powinna dotyczyć wszystkich postępowań, czy tutaj widzimy jakieś wyłomy. Ja nie bez powodu powiedziałem o tych różnych postaciach cyfryzacji, o których my możemy mówić, czyli zarówno rozprawach zdalnych, jak i digitalizacji akt, komunikacji z sądem. Mm-hmm. Bo wydaje mi się, że to jest bardzo, bardzo istotne, dlatego że no z jednej strony pan doktor może słusznie zaoponował przeciwko digitalizacji w sprawach karnych, natomiast oczywiście teraz bardzo słusznie podnosi, że to oczywiście rozumie tą digitalizację jako rozprawy zdalne, które może w przypadku niektórych spraw karnych mogą być problematyczne, ale nie ma już żadnego problemu z digitalizacją akt czy elektroniczną komunikacją z sądem. I wydaje mi się, że ta nasza dyskusja pokazuje, że ten problem digitalizacji jest bardzo, bardzo zniuansowany i ona mogłaby być rzeczywiście w obszarach funkcjonowania sądu. Pewnie w niektórych sprawach niektóre obszary, czyli choćby rozprawy zdalne, mogą budzić więcej wątpliwości i dlatego wymagać więcej rozwagi, ale także są pewne elementy tej szeroko rozumianej digitalizacji, które nawet w tych sprawach nie budzą żadnych wątpliwości. Jesteśmy głęboko przekonani, że digitalizacja, czy właśnie komunikacja elektroniczna
z sądem, także choćby w najtrudniejszych sprawach karnych stanowiłaby duże ułatwienie. Więc wydaje mi się, że ta bariera, o której tak dużo dzisiaj mówimy w głowie, też dotyczy różnych obszarów digitalizacji. Jestem przekonany, że jeżeli byśmy rzeczywiście w tych różnych obszarach tą digitalizację wprowadzali, to użytkownicy wymiaru sprawiedliwości łatwo daliby się kupić, dlatego że ja jestem wielkim fanem tych rozwiązań, bo naprawdę widzę, jak bardzo one oszczędzają czasu, pieniędzy pełnomocnikom i sądowi. Padło dzisiaj takie pytanie, czy nawiązanie do rzetelności. Ja uważam, że właśnie ta digitalizacja niejednokrotnie wpłynie na większą rzetelność tego wymiaru sprawiedliwości, dlatego powinniśmy ją w sposób oczywiście rozważny, ale szeroko wprowadzać. Ja bym na sam koniec jeszcze chciała powiedzieć, że jako przedstawiciel mediów chciałabym, żeby też cyfryzacja przyczyniła się do tego, że media mają szerszy dostęp do postępowań, bo dzisiaj często właśnie z powodów też pandemicznych są wprowadzane różne ograniczenia, które nie pozwalają mediom obserwować postępowań i w niektórych sądach jest możliwość obserwowania postępowań, które są przeprowadzane w sposób zdalny, w niektórych niestety nie. I jeśli cyfryzacja miałaby być wprowadzana na szerszą skalę, to z punktu widzenia mediów i opinii publicznej zapewnienie i zagwarantowanie jawności tych postępowań to jest taki temat, który powinien być bardzo mocno rozważony. Bardzo panom dziękuję za ciekawą, wielowątkową dyskusję. Moimi rozmówcami byli pan dr Marcin Ciemiński, partner w kancelarii Clifford Chance, i pan dr Piotr Kładoczny, członek zarządu Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Miałam okazję rozmawiać o tym, czy cyfryzacja może być remedium na przewlekłość postępowań i myślę, że chyba zgodzimy się co do tego, że w dużym stopniu postępowań, jeżeli zostanie prawidłowo wykorzystana przez strony postępowań i przez decydentów, którzy mogliby szerzej wprowadzić cyfryzację w polskich sądach. Także dziękuję panom za dyskusję. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo.